Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No ostatnie 60 lat lewactwo amerykańskie praktycznie doprowadza Stany Zjednoczone do klęski. Klęski ekonomicznej, klęski politycznej, no i klęski społecznej. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No dlaczego ekonomicznie, politycznie i społecznie? No widzicie, co się dzieje. Widzicie, co się dzieje na ulicach. Widzicie, co się dzieje z technologią. Federalne Biuro Śledcze, cały ten dyrektor w październiku, no to miał taki... No jest taka propozycja, że zrobią dwa centra misje w zasadzie technologiczne. Jedna no to będzie się koncentrowała na Chinach, no teraz już każdy rozumie, łącznie z Europejczykami, z Polakami, Amerykanami, a druga, że będzie się koncentrowała na technologiach, na tych frontowych, takich nowoczesnych technologiach. Także to pokazuje tę ocenę, że geograficznie i politycznie Chiny, no to są jedne z najważniejszych sił, które teraz wychodzą. No i zagrożenie w sumie dla całej Ameryki w XXI wieku. No i cała ta rywalizacja i konkurencja nabiera przyspieszenia i wszystko wskazuje na to, że Chińczycy wybiegną do przodu. No ale to jest wina amerykańskich, można powiedzieć, polityków bardziej lewicowych niż konserwatywnych. Teraz takie podstawowe pytanie, no to jest... Każdy normalny może zadać, czy Chiny wygrają ten wyścig technologiczny. No i w sumie sporo normalnych odpowie, że wszystko na to wskazuje, że mogą wygrać. Harvard zrobił raport, jedna z grup na Harvardzie zrobiła taki raport. Harvard, no to jest... uniwersytet założony tam w 1600 w którymś roku. No, Michnik tam przyjeżdżał, Love Story tam było nagrywane. No, w każdym bądź razie ci fachowcy no to nie za bardzo tak alarmują, no, ale podsumowali, że Chiny jednak zrobiły taki nieprawdopodobny skok technologiczny. No i teraz już są w zasadzie na tym samym poziomie co Amerykanie. W każdych z tych fundamentalnych technologiach XXI wieku, czyli sztuczna inteligencja, półprzewodniki, piąta generacja telekomunikacji bezprzewodowej, technologii biologicznej i, no i zielonej energii, no to Chiny w zasadzie będą światowym przywódcą, no w wielu dziedzinach już są na dzień dzisiejszy. W zeszłym roku Chiny wyprodukowały 50% światowych komputerów i telefonów komórkowych. Stany Zjednoczone wyprodukowały tylko 6%. Także to jest nieprawdopodobna duża różnica. Chiny produkuje 70 paneli słonecznych na każdy jeden panel wyprodukowany w Ameryce. Chiny sprzedają 4 razy więcej samochodów elektrycznych niż Ameryka. Ma 9 razy więcej stacji telekomunikacyjnej piątej generacji, czyli 9 razy, a jest ich tylko 3 razy więcej. Także jest 3 razy więcej, tak czy inaczej. Liczbowo 9 razy, no ale proporcjonalnie jest 3 razy. No i szybkość tych jest 6 razy większa niż w Ameryce ma te odpowiedniki. Także to jest zastraszające. Te zaawansowane technologie no to mają bardzo duży wpływ na ekonomię, no ale również i na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo nie tylko militarne, ale bezpieczeństwo na każdym kroku. W najbliższych dekadach, w najbliższych dziesięcioleciach, no to ta sztuczna inteligencja, no to jest dużo, dużo bardziej do przodu. Szczególnie w tych miejscach, gdzie
gdzie jest wymagane do szpiegowania, czyli sztuczna inteligencja rozpoznawania twarzy, rozpoznawania głosów, rozmowy kontrolowane się przypominają ze stanu wojennego. Na wiosnę 2021 roku był taki raport z Narodowej Komisji Bezpieczeństwa, która stwierdzała, że Chińczycy no to przejmą w zasadzie prowadzenie w tej światowej sztucznej inteligencji już w 2030 roku. Z tych amerykańskich studentów urodzonych w Ameryce, no bo dużo przyjeżdża, ale tych urodzonych Amerykanów, no to ile studentów robi doktoraty? No to robi doktoraty mniej więcej tyle samo, co robili w 1990 roku. Także wtedy to były początki. Także teraz nie jest. Chiny no ma dwa razy więcej absolwentów w nauce, w technologii, w całej inżynierii i w matematyce na tym samym poziomie, co Stany Zjednoczone będą miały w 2025 roku. Tak, także ten raport z Harvard również dodaje, że oni są w sumie teraz dużo lepsi w takich praktycznych zastosowaniach. Tak jak właśnie wspominałem, te policyjne metody. Ameryka jeszcze przoduje, no, czy tam jest w półprzewodnikach na tyle dobra, że Chiny za dużo nie podskakują, ale można powiedzieć, że dościgają. Przez ostatnie 50 lat Stany Zjednoczone jakoś przodowały w tych półprzewodnikach. No te półprzewodniki, no to cała ta elektronika, układy scalone, pamięci i tak dalej, i tak dalej. Chiny będą, oni robią te podstawowe rzeczy, tak czy inaczej. Oni produkują te układy scalone, produkują dużo więcej. Chiny produkowały 1% światowych układów scalonych w 1910 roku, teraz produkuje 15% światowych. Ameryka produkowała w 1910 roku 37% światowych układów scalonych, a dzisiaj produkuje 12%. Także spadek był nieprawdopodobny i wzrost był Chińczyków nieprawdopodobny. W piątej generacji, no to Pentagon ma taką grupę innowacyjną, no to oni właśnie stwierdzili, że Chińczycy prawdopodobnie osiągną ten wzrost ekonomiczny, to co Ameryce się udało z czwartą generacją. Także czwarta generacja no to ustabilizowała jakąś amerykańską dominację tych telefonów na świecie. No a teraz Chińczycy z piątą generacją no to po prostu galopują. Oni zainstalowali na świecie ponad milion stacji nadawczych i anten, a Ameryka zainstalowała 100 tysięcy, także, że porównując nawet, Chińczycy zainstalowali 10 razy więcej, mając tylko 3 razy więcej ludzi, tak, także do końca roku w Chinach 150 milionów Chińczyków będzie miało telefony piątej generacji, gdzie szybkość jest tam 300 megabitów na sekundę, a w Ameryce, czyli 1 na 6, no nie 1 na 6, tam na ile tam jest, 150 milionów, no to 1 na 8 powiedzmy Chińczyków będzie miał telefon tej piątej generacji, a w Ameryce do piątej generacji, no to w zasadzie ma dostęp około 3 milionów, czyli to jest 1/20. Nie, 3 miliony, no to
jedna setna, 6 milionów, no to jedna dwudziesta, no i szybkość w Ameryce jest tylko 60 megabitów na sekundę, tak? Także to troszeczkę już zaczyna być wstydliwe. Komunistyczna partia Chin, no to oni od lat chcą osiągnąć tą dominację. W 2013 roku na jednym z tych spotkań Komitetu Centralnego, no to mieli ten, na pięciolatkę mieli ten plan ekonomiczny, gdzie podkreślali te potrzebę do tego, żeby po prostu no zostać przywódcami wszystkich tych technologii. Oni taki program mieli Made in China w 2025. No i ta dominacja następuje, tak jak wspominałem. Sztuczna inteligencja, samochody elektryczne i tak dalej. Oni, Chińczycy również patrzą na automatyzację, na pełne roboty. No na pewno mają tych dużo ludzi do pracy, no ale starają się jeszcze to bardziej zautomatyzować. No nie wiadomo, gdzie ci farmerzy będą pracowali, no ale już nie chcą tych ludzi z młotkami, po prostu te roboty mają bardzo doskonałe. Pierwszy sekretarz Xi Jinping właśnie mówił, że technologiczne innowacje doprowadzą do tego, że Chiny będą przodowały ekonomicznie, no i politycznie. Także konkurencja jest nieprawdopodobna, no ale jednak komuniści to ustanawiają. W Ameryce akurat sprawiedliwość społeczna i rozdawanie kiełbasy jest najważniejsze dla polityków, a nie technologia. Tak podsumowując to Ameryka zostaje jeszcze liderem w niektórych dziedzinach. Lotnictwo jest w miarę silne, medycyna jest w miarę silna, nanotechnologia jest silna. No medycyna jest silna to jedynie dlatego, że można patentować i zarabiać pieniądze na tym. Dlatego jest takie parcie na inwestycje. Ludzie wynajdują tego rodzaju rzeczy, no bo są w stanie zarabiać. No, komuniści tego nie będą mieli, oni tylko w sumie kopiują to, co już zostało wynalezione, no ale mimo wszystko wszystkie te inne dziedziny prześcigają. Ameryka troszeczkę się budzi, ale też nie do końca. Rząd stara się jakoś ingerować, czy brać czynny udział, no bo ludzie patrzą na Chińczyków, no i rząd po prostu to wszystko koncertuje, to wszystko jakoś ustanawia. Kongres ustanowił amerykański też 250 miliardów dolarów, zrobił na taki grupę tych innowacji. No i to były dwupartyjne, no ale to wszystko zaczęło tam zgrzytać, no i nie przeszło przez Izbę Reprezentantów, gdzie większością jest powiedzmy są demokraci. Teraz kongres komunistyczny, no to oni w zasadzie wydali ponad trylion dolarów na tak zwaną infrastrukturę, no i prawie 2 tryliony dolarów na wydawanie na społeczeństwo. No ale to jest po prostu jak zwykle tylko kiełbasa i cyrk. Nie ma tam pracy, nie ma technologii. No mówią, że będą instalować urządzenia do ładowania samochodów, że będą instalować jakieś wiatraki, no ale takie innowacje, nowe technologie, no to niestety nie ma tej inwestycji, a te inwestycje są potrzebne. To trzeba powiedzieć, że w takich strategicznych technologiach no trzeba jakoś konkurować z Chinami. No i dopóki Ameryka nie zorganizuje czegoś takiego, jak to było w czasie II wojny światowej, jakieś ogólnokrajowa mobilizacja i stworzenie jakieś technologiczne, no to Chiny zdominują. Chiny dosyć szybko zdominują i przegonią Amerykę. No jest nadzieja, że teraz po 2022 roku, po tej zmianie kongresu coś się zmieni. No jest zmiana, że jest nadzieja, że zmiana
prezydenta w 2024 roku też jakoś się zmieni. No i jest nadzieja, że Amerykanie się obudzą. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. No, co można powiedzieć? Przekaz dla socjalistów głosujących w Ameryce. No, widzicie, co się dzieje. Nie jest dobrze w Ameryce. Cena benzyny, podatki, galopująca inflacja i tak dalej, i tak dalej. Mniej w sklepach. No, na razie jeszcze pustych półek nie ma, no, ale jest dużo mniej w sklepach. Także jeżeli głosowaliście na Bidena, no to najwyższy czas, żeby się obudzić. Najwyższy czas, żeby zacząć głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych.